W dzisiejszych wiadomościach nieustępliwy rajd right, Ethereum na 1650 i nadal się nie poddaje. Wyłamanie górą, a także parę ciekawych wiadomości w tym, jak ukrywać swoje krypto i resztę różnego typu pokazanie, że już będziemy zmierzać raczej do jakiegoś małego załamania na naszym alt indeksie. I to jak właśnie Michael Sellier daje popis dla bank, banksterki i innych firm. Co to jest bitcoin? I działający system do kontrolowania Polaków Więc ci co uważali, wiedzą dokładnie jak się zabezpieczyć. Zapraszam na odcinek. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 3D zaczynamy. Wszystko co powiem tylko wyłącznie moim zdaniem nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Po nią trzeba zgłosić się do doradcy inwestycyjnego, e, świńskiego czy tam kogokolwiek, zależy co kupujecie, czy tam pig and bacon, czy tam świński szyn, nie wiadomo. Więc zaczynamy. Niczego tutaj nie reklamuję, wszystko pokazuję, co jest na internecie, wystarczy tylko kliknąć i użyć Google. Także dzisiaj popatrzymy też na inne monety, które jeszcze nie poszły w górę ani w dół. A zaczniemy od, e, oczywiście od bitcoina. Więc, bitcoin, piękne włamanie. Przeszliśmy przez ten support dzisiaj. dzisiaj e, wczoraj tutaj i dzisiaj o tym e, mówiłem. E, dzisiaj na telegramie. Więc, ładny, zobaczcie, ładny mamy tutaj e, skok. E, fala impulsywna, i potem, i znowu, i znowu. Więc teraz. Teraz mamy piękne tutaj retesty. To jest typowy taki, zobaczcie, typowy e, bullish e, trend. Zobaczcie, piękny retest i do góry. Więc kolejny, podejrzewam, że będzie odbicie gdzieś tutaj e, i ride right, do góry. Tutaj mamy poziom. E, ten poziom to jest 38,6. 38, to jest taki poziom. To jest wolda Strefa. 38 tysięcy. Więc tutaj może być taki właśnie ride right i potem odbicie. Ile mamy jeszcze mocy na tej dniówce? Bardzo dużo ona w ogóle się nie ruszyła. Jest to ruch z czwórki, tylko taki, taki ruch, powiedzmy, e, naganiający tutaj. To może być, nie wiem, czy to można uznać, to taki, jest taka fala. Um, no, był tutaj wolumen, był tutaj wolumen, więc e, można by było tutaj właśnie powiedzieć, że to jednak było to, bo był tutaj wolumen, potem był drugi też, no ale ostatecznie opadło, więc jakbyśmy mogli tak to liczyć, to mogłoby to być właśnie tutaj, gdzieś do tego momentu, e, ta druga fala i ta, znaczy, ta trzecia i potem tutaj takie odbicie, więc ładnie to wszystko wygląda. Eee, jeszcze, no nie wiem, czy zbyt prosto byłoby to wyłamanie zrobić, ale tak jak już więcej tu, większość tu pokazywałem, mamy ten taki round tutaj, e, pierwszy mieliśmy ten top, który wyłamywany jest przez ten round i zwykle cena szła w takich właśnie rzeczach, pompowała, następnie spadała i następnie potem wyłamywała się do góry, więc e, możemy tutaj narysować sobie nawet, zobaczymy czy tak, by się to, czy tak by się to sprawdziło? Tutaj o, może się tutaj pozbędę tego. I zobaczymy, czy ta cena właśnie szłaby w takim kierunku, jakbyśmy tak doszli sobie tutaj, tutaj trochę, a potem byśmy opadli na przykład dotąd i coś takiego. OK. Zobaczymy, czy w takim trybie to pójdzie. Jeżeli tak przejdziemy, no to będzie szybkie wyłamanie do góry i znowu rajda, i znowu i, i znowu jazda, tak? Znowu byłaby e, ostra jazda. Teraz zobaczmy tylko, co tutaj się kryje. Na tej, e, na tej malutkiej tutaj e, osi. No i bitcoin e, tutaj na piątce już ma tutaj retest. Na razie e, czekamy, czy zejdzie poniżej. 37,5 tysiąca. 37 tysiąca, to jest w tej chwili taki manewr, jak tak no to możemy wtedy tutaj schodzić na 37200 37, to jest taki e, ruch e, na powiedzmy obserwowanie ruchu na kolejne nie wiem, godzinę do dwóch, jest, to jest szybciutko ten e, tu ogarniemy, dominacja Bitcoina nadal dominacja Bitcoina e, nadal leci, e, leci tutaj w, w tym, w tym kanale, no i opada trochę, dlatego, dlatego, właśnie, dlatego właśnie, mamy tutaj pary bitcoinowe, do góry, do góry niektóre właśnie tutaj nam lecą, tak. 30% FCI DOT, ładnie z tego roundu wyszło dzisiaj, przepięknie, tutaj uśrednianie mówiłem, o proszę bardzo, i ciach i wybiło do góry, tak piękne uśrednianie, piękne uśrednianie i do góry, i do góry Co to jest RIF, e, też ładnie do góry też ładnie do góry i teraz jakbyśmy mieli popatrzeć na te monety, które jeszcze tylko widzicie ta dominacja w tej chwili, tak jest no, nie do końca spada jak przebije ten poziom jak przebije ten poziom e, dolny y, zaczyna tutaj też wychodzić właśnie wszystkie te monety, zauważcie, że wychodzą właśnie z tego e, roundu tutaj, tak pięknie, pięknie, pięknie i tu był taki większy troszeczkę ten round o i wszystkie mają te już w tej chwili yy, przy takich pompach tutaj yy, wystarczy, że widać tylko część dobrze ustawionej analizy tak jak teraz tutaj no i od razu wyłamanie riff 84 saty i do widzenia i do góry e, zobaczcie tutaj postawimy to dam alarm na godzinówce bardzo ładnie wygląda. Na dniówce też na czwórce też riff pięknie pięknie. Ja tu dam tylko screenka. E, breakout. Proszę bardzo. O. I okej, okay, tu na Telegram daję, proszę bardzo. Tutaj częściej jeszcze nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale jest bardzo dużo ludzi na Telegramie, już prawie 15 tysięcy. Teraz wklejam taki setup że bardzo ciach i tutaj e, już wiadomo kiedy wchodzić i kiedy kiedy nie wychodzić, są różne filmiki właśnie, jest szybki start, czyli taki kurs, że zwiększy Wam szansę wyjścia z tego całego ranu o wiele lepiej, gdyż widzę, że coraz więcej ludzi wchodzi tylko na Jana i utopicie kasę. Jeżeli nie macie przygotowania, a właśnie taki kanał zrobiłem, jest w zakładce playlisty szybki start, jak chcecie, raczycie obejrzeć za darmo, za darmo, więc nie ma co zmieszać tego z błotem, no to wtedy możecie coś z tym zrobić, a jak nie, no to trudno i tak kasa będzie stracona. Pamiętajcie, ten kto się nie uczy, wchodzi na giełdę, myśli co, Kata, to będzie bieda będzie bieda. Zobaczcie do bitcoina troj troj moneta która nie podnosiła się ją wiele razy w tej chwili zaczyna tutaj coś notować myślę że teraz będzie jeszcze taki tutaj spadek tego troja bo mamy taki cykl do dołu na dniówce i tutaj raczej byłby ten double bottom zobaczcie tu i tutaj double bottom i wtedy. Może być całkiem nieźle. Tak jak tutaj widzicie, był double bottom w tym miejscu. Na takie coś właśnie czekam. Coś podobnego. To by było właśnie. Tylko, to właśnie tylko ma dużo wydarzeń, więc może to nie być takie pełne. Tylko powiedzmy jeszcze z tydzień czasu, gdzieś do 10 i wtedy odlot. No chociaż jest bardzo duże napięcie. Teraz wszystkie te malutkie monety właśnie idą do góry. Idą do góry. 27 satów. Co zobaczcie. Już widać tutaj charakterystyczny head and shoulders. Zobaczcie. Head and shoulders. Właściwie to kompleks Heaven's Shoulders. Proszę bardzo. O, mniej więcej. I już zaczyna być włamanie włamanie. Także zobaczcie, to jest 27 satów. To jak pójdzie, to od razu pewnie z 50%. bo te malutkie monety gang Satoshi e, idą bardzo mało. Znaczy, bardzo dużo idą. Także główny, główny tutaj e, poziom. Zobaczcie, tu nic nie ma. Po tym włamaniu prawdopodobnie 67. Więc już zobaczcie, jaki tu jest potencjał. Jaki tu jest potencjał. Na takiego kosa. Bardzo ładnie. Średnie. Już zaczyna być tutaj przecięcie. Pięknie. Uważajcie na kos. Dobra. Też to dam. Uważajcie na kos. Eee, tutaj już można uśredniać. Uśredniać i breakout. Ok. Ładnie to wygląda. Co, to cykl tutaj troszeczkę do dołu schodzi. Ale ten już jest całkiem, całkiem. Energii dużo. Cykl tygodniowy na górę, więc ładnie to wychodzi też, to zobaczcie uśrednianie, tylko jeszcze postawię tutaj chorągiewkę ciach e, co teraz dzisiaj właśnie byłem na tym, e, byłem u takiego pacjenta robić tam komputery dwa ustawić i ten e, u dealera samochodów e, i no i jak już on wchodzi w ten, jak on już wchodzi w, 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 w nie w krypty tylko w giełdy tutaj oczywiście trzymał E, trzymał ten, e, trzymał e, game e, stopa e, na rewolucji, pyta się czy mam rewolucję, ja on no, że no tak mówię, mam, ale nie ten, e, mówię, mam ten, zamiar założyć właśnie, ale nie mam, o, no, no bo ja tu stocks ten, ten, e, mam i ten, e, i ten, I, i, i mówi, no mam tego e, game stopa i ten AMC, tak, e, i ten, ja wie to już koniec, Mówię, trzeba sprzedawać, no, ta, co, ta? tak że już jak teraz te ludzie wchodzą, to kurna, tu jest być mały Golden Cross, e, Doc też raczej nie poszedł, Doc jeszcze, nie, dok jest w cyklu. Tutaj zobaczcie. Włączę. Patrzcie, piękne zejście. Tak, jak tutaj piękne zejście. I zobaczcie, dok za każdym razem. Patrzcie, pompował na mniej więcej 250. Czyli od tego momentu dok może mieć 3x. Tak, 3x mniej więcej. Tak, czyli 200, coś procent. Tak, proszę bardzo. 270%. Uważajcie na dok. Yen Finance. No, Yen Finance. To jakoś nie chce się podnosić. To już jest jakoś powiedzmy. Moneta, która no dziadko na blockchainie ethereum e, i to jest problem chyba, że właśnie farmingowe monety te ethereumowe już chyba muszą troszeczkę zostać upgrade'owane, bo nie wiem, czy tak sobie będą dobrze radziły. Teraz będzie już pewnie e, interoperable, e, mi się wydaje maszyna, która będzie e, ruszała, więc dominacje BTC i te inne pary zaczynają iść. SwissBorg 86 86, proszę bardzo. Piękne wyjście. Myśmy tutaj podkupywali. Piękne wyjście tutaj do góry, no ja już SwissBorga oczywiście nie mam gdzieś więcej, sprzedałem za 50 tutaj, o 3, o coś takiego 8 i ten, a tutaj już 90, czyli można było jakby przytrzymał to jeszcze, ale no to można sobie gdybać, nie ma sensu, jest dużo innych właśnie tutaj e, urodzajów, pięknie, 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 piękny stair stepping, no i teraz raczej będzie tutaj blow off top na, nawet na dolar do, e, do dwóch, na tygodniówce już też jest wypalone, to już jest ostatni ruch tutaj tego, ostatni ruch. Więc te monety już łapią takie ostatnie dyszki tutaj, Ethereum e, na przykład już tutaj jest włamane, tak i w tej chwili jak sobie popatrzymy to Ethereum miało tutaj właśnie breakout, wybicie, troszeczkę już jest obłamane, więc możemy spodziewać się w tej chwili właśnie takiego spadku lub jeżeli to jest taka maszyna już na na maksa, no to ten target, który tutaj wyznaczyliśmy przedtem, był gdzieś na 1900, o ile pamiętam, tak? 1900. Tu powinno się mniej więcej zgadzać z włamaniem, jeżeli sobie przesuniemy. Uh -huh. 1958 mniej więcej, więc ta maszyna może tutaj troszeczkę skonsolidować, chociaż na dniówce cały czas zasuwa. Więc jutro możemy mieć małą konsolidację na Ethereum, troszeczkę bokiem. Inne monety mogą iść do góry i Ethereum po jakichś, nie wiem, 10 godzinach może mieć włamanie, właśnie tego punktu, co tutaj podałem. co tutaj na piątce w ogóle podałem, gdy cena się utrzyma i utrzymała się. Więc Ethereum nadal leci tutaj e, do góry cały czas. Cały czas up, 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 and Target może zostać osiągnięty. Tu już na piątce robi nam się mała parabola, więc ta parabola też może wystrzelić. Także uważajcie, Ethereum zaczyna się piąć. Ethereum zaczyna się piąć. Yy, DIA nie chce jakoś za bardzo tutaj skakać. Mamy niby ten kop i tutaj zobaczcie, ładnie widoczny handel. Więc teraz wyłamanie DI na 2... Yy, trzy... Yy, 2,183, ale bardziej teraz każdy będzie uciekał w ethereum, no i dzisiaj w ethereum jak kupowałem jedną tam monetę to opłaciłem 60 za transakcję, to jest już raczej na razie tutaj taki top wydaje mi się, że będzie jakiś pullback tych teraz właśnie na krypto żeby trochę ochłonęły te blockchain, żeby nie zawieszały się tak, nie było te potwierdzone transakcje tak bardzo dużo, nie zajęte to wszystko by było, więc E, tutaj niektórzy wieszczą, że jesteśmy już naprawdę drogo i to już będzie koniec tej hosty, już game over, do widzenia. Jednak nadciąga tutaj fala e, secondary layer solutions, czyli Matic. Matic pretenduje, żeby być największym rozwiązaniem właśnie tutaj dla Ethereum takim one stop shop e, dla tradowania i właśnie rozwiązywania tej e, płatności e, gas fees w drugiej warstwie tak i wtedy jeżeli te projekty e, będą właśnie na second layer podejrzewam że w tej kolejnym cyklu będą na second layer e, projekty będą bardzo rosły in na second layer. Wtedy ten czynnik ceny odjedzie, mi się wydaje, do takiego poziomu, że nie będzie już po prostu tak bardzo istotny, brany pod uwagę. Więc no, takie monety będą mieć tutaj niezłą, niezłą przyszłość. I jak widzimy, już tutaj one zaczynają, zaczynają iść. Jednak zaraz pokażemy tutaj, Fearing Grid jest bardzo, bardzo wysoki. Bardzo wysoki. Atom e, ma parę tutaj, e, uważajcie na atom. Atom ma wydarzenia, e, i w tej chwili jest tam coś e, bodajże z polką, tak? E, więc kawa też będzie miała wydarzenia. Atom ma wydarzenia, ładnie atom idzie z tym stair stepping, i tutaj wyłamanie, właśnie na poziomie 936, e, może być tutaj do góry. Anker, dawno nie poszedł anker do BTC. Więc uważajcie, anker kosztuje tylko parę e, Satoshi. Zobaczcie, anker. I zaczyna już się tutaj poruszać. E, Momencik. O. Anker zaczyna się tutaj poruszać. To jest tygodniówka oczywiście. To jest e, dniówka. Więc zobaczcie, już jest kop. Znaczy, e, kop i handel, handel. Mniej więcej wyłamanie ankera na 41 może tutaj e, dać całkiem niezłe, niezłe przyrosty. No do 50 to jest taki poziom, który tutaj, zobaczcie, bardzo dużo trzymał. Bardzo to trzymał. Więc jakbyśmy wybili ten 50 i doszli do jego poprzedniego tutaj poziomu 80, to już jest szybka winda na 100, czyli poziom, w którym ostatnio tutaj była duża konsolidacja. Takie widzicie, on takimi etapami szedł. Z właśnie tu, gdzie jesteśmy teraz, 40 na ciach 80. To jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. I energii jest bardzo dużo, więc uważajcie na anker. Uważajcie na anker. Ja też dodam to do na Telegram, żeby właśnie każdy widział. Eee, breakout. OK, eee, także sobie to potem obejrzycie, to będziecie wiedzieć, o czym tutaj mówiłem. Eee, zasięgi mniej więcej tutaj, tu i winda bardzo szybko tutaj. Bardzo dobre, bardzo, bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładnie to wygląda. Co tutaj jeszcze? Buzel miało atom NIO, to będzie pod koniec. Kawa teraz będzie też miała wydarzenia. Kawa bardzo podobnie, też tutaj w tym handle, zobaczcie. Operuje. Już mam tutaj mniejsze, mniejsze handle, tutaj powy, powymazuję większość tych rzeczy, bo one tutaj nie mają. Tu był gdzieś Golden Cross się zbierał. O, e, no nie, akurat pewnie na tej osi, może na dniówce. Też nie, na godzinówce pewnie. Tak, tu już jest skupisko. E, uwaga na kawę. Kawa wystrzeli już niedługo. Kawa wystrzeli, muszę kupić właściwie też kawę. Moją wspaniałą kawa. Nikt zabierać mi się nie ma jej prawa. Kto to śpiewał? Niektórzy wiedzą. Dobra, także mamy uwaga na kawę eee, kawa alert. No tutaj zaraz dam też. Oj, kawa szybko wyskoczy. nie zdążę zapludować tego odcinka. Eee, kawa USD, kawa BTC. Kawa BTC eee, to jest jeden. Eee, już. Tuż. Tuż, tuż. O. Pięknie. No i dobra, jeszcze i do bitji też jest duże tutaj właśnie duże działanie eee, duży potencjał, zobaczcie, tylko wyłączam te gadżety. O, zobaczcie, bardzo duży potencjał, bardzo duży potencjał. Jeszcze przynajmniej drugie tyle, e, jakby, jak żeby jakby nie tyle. Więc zobaczymy, jeżeli nie widzę właśnie tego blow w topie jeszcze, bo te monety do Bitcoina nie nabrały tej Speedu, a Bitcoin już jest gotowy do właśnie użyteczności, więc nie widzę, żeby to jeszcze miało być. Bardziej widzę, że Bitcoin. Poleć teraz w górę. Koszt transakcji spadnie na jednej i na drugiej sieci, bo Ethereum też może odbić do góry pod względem bitcoina, nie USDT. I wtedy. I wtedy na przykład nie będą tradowane alty, więc yy, yy, użytego yy, sieci, yy, sieci znowu wzrośnie, bo oczyści się trochę. Nie będzie tyle transakcji, bo wszystko będzie wypłacane do Ethereum prawdopodobnie. Więc trochę tak właśnie będzie tutaj. Ale przejdźmy do wiadomości, 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 wiadomości. Eee, zaraz wam pokażę, tutaj, jak właśnie szkodzą te różne rzeczy, które dzieją się teraz na świecie. tutaj, we Francji, namawiają do przerzucenia spadków. Porzucenia spadków. Całe życie zapierdzielasz na swoją firmę, na rodzinę, na dzieci i nie możesz tego przekazać po śmierci eee, na z największych gazet. Czyli już zaczyna się przejście w ten: oddajcie to, oddajcie. Nie trzeba robić, nie trzeba, każdy będzie miał równo. Tylko wiecie, jak to działa. Nie będzie tego równego, bo ktoś będzie musiał na to zapierdzielać. Coś. Nigdy nie ma równego. Zobaczcie, dżungla wychowała się po to, po to jest dżungla, po to jest prawo dżungli, żeby było wszystko unormowane, wszystko było zrobione. Jeden zależy od drugiego. Taki się ekosystem utrzymywał, tak? Więc e, tak to właśnie było e, generowane. To nie jest tak, że ktoś coś powie i tyle. Te wszystkie rzeczy, które mamy, te złe życie, e, to, że musimy pracować e, we dwójkę. Kiedyś wiadomo, e, e, jak ktoś pracował we dwójkę w rodzinie, to było full, full kasy, było max, tak? Teraz to jest must have i ledwo ludzie żyją pracując we dwójkę. Ludzie jeszcze biorą po dwa etaty pracując we dwójkę, że w ogóle ich nie ma ich w domu. W ogóle nie ma tego zwoju. Tak, aby nie myśleli o jakimś lepszym świecie, tylko zapierdzielali. Dlatego, że zapierdzielali, że wszelkie środki są przekazywane właśnie na te kiepskie firmy. Dobre firmy upadają, dobre firmy nie mają substytucji, natomiast kiepskie, gówniane, rządowe połączenie z drukarką Cantillion efekt Firmy mają, mają cały czas dostęp do kasy i one żyją. To tak jak, to tak jak powiedzmy Józia i Franek ćwiczą na siłowni, tak jak i Czasiek i Jasia, tak? ćwiczą normalnie. No i oboje się tam poruszają. Powiedzmy, że tutaj jest jakiś puchar. Zaraz zobaczymy, czy mamy jakiś tutaj puchar w tym. No powiedzmy, o, tutaj, o, mamy puchar. O, pięknie, słońce majów, powiedzmy, tak. No i oni się poruszają, tak? muszę tutaj przesunąć, żeby równo się poruszali. No, ale tym dwóm za bardzo nie chce się poruszać za szybko, nie? Oni sobie normalnie ćwiczą. No i oni wzięli koks, ok, automatycznie, automatycznie polecieli w górę w tej całej skali, tak, właściwie szybciej tutaj do tego golu, ok, polecieli, polecieli, no i ten Cox leci z nimi, jednak wiadomo, jak się napierdziel na sprzęcie, to ja wiem to po sobie. Że no ja nigdy nie brałem, ale za to ćwiczyłem z tyloma różnymi ludźmi. Przewinęło się, nie wiem, może z 80-90 ludzi w ciągu powiedzmy 20 lat czy, moich treningów. No i garstka tylko nic nie brała, no ale tam się potem wykruszyła i nic nie ćwiczyła. Ale ci, co ćwiczyli, to no cały czas sprzęt no i później nie było tego nie było sprzętu kończył się ten depresja i w ogóle nie no i e, wiem ja wiem jak to jest jak ktoś po prostu normalnie gospodarka by się budowała tak ci dwóch ludzi buduje gospodarkę i ta gospodarka się rozwija w miarę jest coraz lepsza coraz prężniejsza tutaj ten natomiast. Te różne firmy na koksie, czyli na kasie z rządu i w ogóle, pozwalają sobie, wykupują te dobre firmy, powodują, że te muszą splajtować, no i wtedy jest właśnie taki kiepski ten. Wtedy są wysyłane kiepskie sygnały, bo taki po prostu, powiedzmy to już jest, to już jest klon, okej, okay? tutaj Jurek, Marian i nie wiem, e, Fabian, a tutaj, e, nie wiem, jest Mania, Czesia, Jaćka, e, Ania, ok. Mamy tutaj się rozdrobnili, no i teraz oni, nie wiedząc czemu, okay, podejmują takie decyzje, że kupowanie na kredyt jest już na samej górce. Ktoś widzi, że na przykład. O, mieszkania się rozwijają, tak? No to będzie otwierał firmę. Ktoś tam budowlankę, ktoś tam jakieś samochody eksportowe, ktoś wszystko. Natomiast sygnały te są fałszywe, bo to jest tylko pompowanie tym koksem. Pompowanie koksem tej gospodarki. Koksem tego koksu nie starczy dużo. Jak się koks skończy, to skończą się efekty. Ale ci ludzie będą potem nie będą wiedzieć o co chodzi będą się czuli jakby wiecie oszukani tak jakby nie wiem głupi no i potem są takie wybory że tych ludzi ciężko pracuje widzą co się dzieje i nie mogą sobie pozwolić na nowe BNWM Sport nie mogą sobie pozwolić na nie wiem nowy apartament gdzieś tam w centrum Warszawy czy tam cholera wie gdzie no może kiepska kiepski ten może gdzieś tam na nad jakimś nie wiem jeziorem nie jakieś tam nie wiem na w Bieszczadach gdzieś nad jakąś taką tą dobrą lokacją Ehm, e, no i nie mogą sobie pozwolić. Natomiast... Większość tych ludzi jest wtedy zgubiona. Każdy leci w jakieś dziwne strony, tak? E, majta nimi wszystkimi, bo ten koks powoduje, że te firmy, te, 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 te ci na koksie sportowcy, to żadnie gówno sportowcy, to ciepy, a nie sportowcy, nie? E, tak jak firmy na takim doładowaniu, to ich nie obchodzi, że jakieś coś tam dla klienta, coś po cholerę, to, to nic. I ci ludzie potem słuchają tego, uczą się, cały system edukacyjny państwowy jest tak zbudowany i potem mamy takie gówno tutaj w tym. Zobaczcie, ile jest ludzi na kanale, ile ludzi jest w ogóle na takich kryptokanałach, ekonomicznych kanałach, a ile jest ludzi w Polsce? Zobaczcie, jaka jest niewiedza tego. Ludzie myślą, że, jak w tym w ostatnim artykule, co była ta płaca gwarantowana, myślą, że no dobrze, ale bez podatków, bez tego, <laughs> bez dupy, bez dupy, najlepiej, nie wiem, wziąć i, nie wiem, polać wszystko, kurde, tym, no, szczochami na śnieg, a później powiedzieć, że to są lody, no. ten. No także, wiecie, to właśnie daje, to właśnie daje takie sztuczne podwyższanie wszystkiego. Ten koks tutaj daje właśnie sztuczne podwyższanie wszystkiego i później niestety wysyłane są błędne sygnały, bo ponieważ jeżeli nowa, nowy Czarek i Patryk wejdą na tego, razem z Michałem i z Anią, wejdą sobie tutaj na siłownię, no to myślą, że bez koksu nie da rady, nie da rady. I potem mamy wychowanie konsumpcyjne, kredytowe i cały ten konsumpcjonizm, gdzie must, Have materializm jest najważniejsze. Zobaczcie, ile ludzi teraz, na przykład, ma jakąś czystą miłość, jakąś relację z człowiekiem? Nie ma. Każdy myśli mieć, 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 mieć. Każdy ogląda, ogląda, ogląda nowe samochody, nowe, nowe apartamenty, nowe wycieczki, nowe cycki silikonowe, dupę silikonową. Ktoś tam nie wiem, może bi bicepsika jakoś, bi silikonowego. Tutaj ten, każdy tylko mieć, mieć, mieć. Teraz, teraz, teraz. Mini radka, tu, 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 tu. Sam mój plan tak pięknie. To nie na tym polega. To co, to da? To są tylko materialne rzeczy. Jutro zerzą ci robaki co z tego, co z nowego, nie wiem, nowej opony, czy tam, huk wie czego. Także no, tak wygląda to wszystko. No i siłą rzeczy kiedyś będzie tego katastrofa, i prawdopodobnie ludzkość cofnie się do, nie wiem, z jakiejś 70-80% rozwoju do tyłu. No i wtedy trzeba będzie mieć już inne taryfy ulgowe, tak zwane srebr srebro, będzie jako kule. Zobaczcie. Nie zna pomysłowość, nie zna granic. Ci ludzie z tego, tego Ledger scam, w tej chwili rozsyłają tutaj maile, na przykład mi przysłali, że do Tindera niby mam ten, że kod, ja mówię, kurna, wie, co, mówię, ktoś, mówię, celowo se żarta zrobił na mój e-mail, mówię, wysłał ten, nie, ale potem patrzę i if you believe you, uh, you were sent this message in error, uh, please click here, czyli normalnie jest, że jak... Widzisz, że jakby, że to jest przez pomyłkę, to nic nie ruszaj, to jest discard, że po prostu nic nie ruszaj. A tutaj jeżeli myślisz, że ktoś przez pomyłkę to wysłał, kliknij tutaj. No i potem przenosimy się na stronę spreparowaną, phishingową i już dalej, bla, 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 bla. Bridge muta, czyli yy, Mutual, czyli ubezpieczenie, bardzo, bardzo rozwinięte, wyższe od Nexus. Zobaczcie, projekt tutaj jest, Union, Cover słynny i ile właśnie token holderów jest? Tu jest 4700, tu jest ponad 5000, 4 dni tylko, 4 dni cover wiadomo dlaczego tak i ensure też no na razie e, Bridge Mutual e, na Polka e, dot ubezpieczenia bardzo, bardzo duże. RLC. RLC jeszcze nie poleciało w górę, więc uważajcie na stopy RC. Nowe partnerstwa, nowe różne rzeczy. RLC razem z e, Renem i Kensi zaczynają teraz budować tą ofensywę. Zobaczymy tylko, czy im się uda, bo ten feeling grid już tak wysoki. Ja już tutaj zaczynam po filmie wychodzić z większości, poustawiam to jeszcze stop lossy na te resztki i na razie e, nie ruszam się. Coś, e, czas poczekać. Alfa Honora, zobaczcie, niedługo się odpala, Alfa Finance, Alfa Finance, Alfa Finance, Alfa Finance, e, duży projekt, Alfa e, Finance, to jest Alfa, Alfa już poleciała do góry, Alfa już tutaj, Max Out, Max Out, już raczej nic z tego nie będzie, ale, 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 Alfa do Bitcoina, nie, do bitcoina też podobnie. Jeszcze jak patrzyłem niedawno, to nie było tak źle, ale no, w tej chwili nie bardzo. Jeszcze te wydarzenie może spowodować, że możemy tutaj wyjść, tak jak tutaj, do góry. I tutaj, jeżeli złapiemy teraz niższy dołek w tym miejscu, znaczy wyższy dołek, no to wtedy mamy ten round kolejny. I zobaczcie, to jest formacja, która cały czas się pokrywa. Więc jeżeli ktoś jeszcze ma alfę. Co jest grane? Ktoś jeszcze ma alfę finance tutaj, no to może sobie rozstawić ten order tutaj i po prostu przeterdować te kółko do góry. I na pewno z około koło 8000 satów. 8000 satów. No i tutaj dobry dobry artykuł jest. To Alpha Finance jeszcze jest, właśnie będzie miała Leading Protocols, including um, Uniswap, Balancer, Curve Finance i bla, bla bla, bla, bla innych, będzie właśnie miała e, integrację właśnie z tymi e, protokołami. No i tutaj jak ukryć swoje krypto, tak? E, pierw zebrać krypto, na ten. E, 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 na smarować czymś. Potem wsadzić sobie tutaj w dupę i w ten, i potem już świetnie czuć się bezpiecznie ze swoim krypto. Z tymi, z dwiema nitkami. Także nie lubcie tego w domu. Nie jest tutaj sposób na takie, na takie rzeczy, ale kto to użyje, chociaż znajdą się po tacy. bardzo wysoki. Zobaczcie, mamy 81. Zawsze, jak wchodziliśmy tutaj, była ta cofka, więc uważajmy, uważajmy, uważajmy. Jest zbyt dużo, zbyt dużo, zbyt dużo wszystkiego. Zbyt dużo. Fun też, ktoś mi tam podsyłał coś jest ten fan, ale o, fanfare już, już po prostu nie ta nie dam rady. Wszystko jest zbyt zielono, zbyt zielono. Czas spierdzielać. Czas spierdzielać. Altcoin season, tak jak mówiłem, jesteśmy na tym etapie altcoin seasonu. O, no, zobaczcie, gdzie zawsze to był poziom i tutaj działa się jakaś akcja. Tu tutaj spadliśmy, już się nie podnieśliśmy. Teraz by przydał się taki pulbaczek mały. Jeżeli jeszcze odpalimy w górę, no to już w ogóle to będzie interkosmos. To już wtedy to nie wiem, nawet kurna ciało bambino e, i kot e, starej baby z Chin, e, dopingowany na ryżu, na koksie, też będzie leciał do góry. Też będzie leciał do góry. Enlord. Enlord e, ma oficjalny lunch e, Marion Wallet, e, Marrier Wallet, e, dla Global Payments App. Celuje on, żeby właśnie w tego celuje on w kolejny w miliard nowych ludzi, czyli po prostu będzie można robić wszystko, wszystko na właśnie Enlord, na ich właśnie olecie, że będzie integracja różnych innych płatności i no to będzie, to będzie ogromne, to będzie ogromne. Enlord może być właśnie tą główną, główną walutą. Jeśli o to chodzi, Awe też jest bardzo tutaj wyłapywany, więc te lending platformy będą po prostu, no kredyt musi się kręcić, kredyt musi się kręcić. Jest taki dobry właśnie na Planet był e, taki film właśnie, jak zrozumieć, co się dzieje w dzisiejszym świecie, już nie pamiętam tego tytułu. Um, no i tam jest głównie to właśnie opisywane, jak inflacja wzrasta, co jest właśnie grane, rynki finansowe, że zobaczcie, ludzie zarabiają, tak jak my, okej, okay? tutaj zarabiamy świetnie, tak, pięknie, ale to są pieniądze e, bazujące na na, no po prostu nie ma tych pieniędzy. To są właśnie, to pokazuje to, co mówiłem z tymi zakładami, że mamy jeden, mamy drugi, z tego drugiego odchodzi pięć, znaczy trzy różne, z nich jeszcze inne, potem jeszcze opcje powiedzmy, tak, potem jeszcze coś innego, jeszcze coś innego, jeszcze coś innego. No i wystarczy tylko, że jeden prawdziwy pieniądz, złoto, czy tam kawał, nie wiem, z srebra, czy jakiegoś tam zboża, czy nie wiem, nawet i małpy ZO. Yy, ma inne różne, tak, mnie zakłady różne, tak jak mówię to dźwignie, nie dźwignie. To są wszystko niczy ta kasa, gdzieś skąd pochodzi i zalewa, zalewa świat. Zalewa świat, tą nieprawdziwą kasę. Jeżeli coś wypracowujesz fizycznego, no to coś pracujesz i masz zapłatę, a tutaj spekulujesz, patrzysz, patrzysz, ok Tu wszystko dzieje się no nie ma tej pracy, nie, nie, nie ma tej pracy, nie wiem, nie zjesz za to, tak to powiem, nie zjesz za to, tak, no i tej kasy jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz różniej, coraz więcej, coraz więcej, I na przykład krypto właśnie, chodzi o to, że wszystko jest namierzalne, nie, większość tych monet nie ma tego, E, powiedzmy, jest scarcity, czyli e, jest, e, nie można drukować nieskończoność. Nie można, nie można tego drukować, więc dlatego jest to takie zbawienne, ale jeżeli nie wprowadzą swój pieniądz elektroniczny, no to to nic nie zmieni. To będzie jeszcze gorzej. Wtedy biedni pozostaną super biednymi, tam ludzie się cieszą, że gwarantowane, to tak nie będzie. E, zlikwidują połowę ludzi. Gdy zlikwidują połowę ludzi. To będzie, nie wiem, co z tego już mi się kasę, kasek mieszkał w śmietniku albo w kartonie w Samsungu. No to, to, to też dobrze. Michael Serial. Sailor Sailor. Znowu rzucił 10 milionów e, na ten. Także e, MicroStrategy cały czas e, kupuje właśnie Bitcoina, tak? E, znowu 10 milionów w tym roku zakupiło, e, 3, 3, 3, zobaczcie, e, 314 Bitcoinów. tak? E, after MicroBoat, tak, w, w, nie, w poniżej dwóch tygodni kupiło właśnie 314 Bitcoinów. Tak? Teraz ma ponad 71 tysięcy. Także Michael, Michael organizuje spotkanie bodajże jutro, chyba tak, yy, i właśnie dlatego zbiera się ta pompa na Bitcoinie, że dla firm publicznych, dla tych, którzy po prostu dla instytucji, wytłumaczyć im, jak to jest. Michael Zerion ma bardzo dobrą teorię, tak zwaną teorię energii, generacji, i w tej chwili mówi, że jeżeli Bitcoin już jeszcze trochę się rozwinie. Będzie już taka infrastruktura, że dostarczenie kolejnych klocków nie będzie wymagało energii. Po prostu będzie to naturalna ewolucja infrastruktury, informatyzacji i lepszego procesu. Ale już nie trzeba będzie budować różnych form, nie wiem, konsumpcji energii. Yy, większość teraz monet przechodzi na ten Proof of Stake, taki w ogóle, i mówi, że wtedy sieć osiągnie pełne kapacity na dalszą ewolucję i wtedy będzie już moonshot, wtedy będzie to wszystko, to już nie będzie można tego zatrzymać, nie będzie jakiś polityk, rząd czy ktokolwiek mógł zatrzymać bitcoin, blockchain lub rozwój e, decentralizowanego interesu, bo nie da rady, to będzie po prostu poza jego, e, po prostu poza, poza, to będzie nowa era pojawią się, będą się pojawić nowe systemy, jakieś w ogóle nowe, nowe rzeczy, no i on taką ma teorię, Michael w ogóle skończył e, MIT, tak, IT e, chyba w Massachusetts w University, także Institute of Technology, tak? Więc, więc Michael ma po prostu, no łeb na karku, łeb na karku. Druga sprawa, pamiętajcie, on dużo posiada, ok? Więc on będzie częściowo shillował Bitcoina. To też, my już jesteśmy, nam to jest na rękę, ale uważajcie, nie wszystko są on powie, jest złote. Pamiętajcie, nie wszystko co on powie, jest złote. To jest taka monetka, e, e, TIXEL. No i TIXEL jest jednym z tutaj pierwszych takich monet, które tutaj e, spotkałem. Jeszcze tutaj są takie inne dwie, które też patrzę, ale na razie tylko patrzę. E, no i TIXEL jest taki właśnie, że posiada właśnie payment, e, banking, lending i w ogóle, tylko TIXEL ma już interoperable i second layer solution. Second layer solution, zobaczcie, cross chain liquidity DEX, ok, cross chain liquidity DEX, Gdzieś tutaj było, że ma, e, że ma właśnie Interoperable Smart Contracts daps. E, gdzieś tutaj czytałem właśnie, że on już będzie bazował na drugiej warstwie tego, czyli odciąży, ciąży Bitcoina na poszczególnych tych, e, e, tych chainach, on już operuje w drugiej warstwie, tak w drugiej warstwie stara się. Więc e, to może być coś dużego, to może być coś dużego. To jest prawdopodobnie jedna z pierwszych monet przyszłego trendu, który będzie tutaj e, nabijał się. Nowa fala dotknęła, no i tutaj mówią, że właśnie incydent tego, że dzieciaki windują ceny, bla bla, 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 bla. To co się dzieje na Wall Street przypomina nam o trochę zapomnianych rzeczach. Zwraca, że giełda emocje. Zawartych inwestorów indywidualnych. Teraz cydrci drudzy postanowili uderzyć i to jest bardzo dobre zdanie. Co więcej, według byłego prezesa polskiej giełdy są trzy rzeczy, przy których powinniśmy postawić duży wykrzyknik: wojna handlowa, rozdęte długi państwa na świecie. O przedstawienie polskiej gospodarki na znacznie bardziej innowacyjne tory. Akurat tutaj nie wiem, czy akurat polski rząd to podziela, więc tutaj to akurat tak średnio na to, ale wojna handlowa, zgadza się. Pamiętajcie, USA ma dużo currency, waluty. Okay? currency, waluty. A Chiny mają dużą produkcję dóbr. Powiedzcie mi, które państwo jest bogatsze: te, co posiada papier, walutę, czy te, co posiada dobre materialne. No właśnie. Rozdęte długi państw na całym świecie. Przykład z koksem. Ludzie chcą osiągnąć, idą, ćwiczą, pracują, coś robią, tak? Inni jadą cały czas na koksie, Nie interesuje to ich tam, kurna, już powinni zdechnąć, ale nie dawać jeszcze, ej, dawaj, za ej, 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 ej. E, Maria, Maria, dawaj, 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 dawaj. Co? Trybustorero, dawaj, dawaj, jedziemy, co, ale masz wąsy? Będziesz miał jeszcze trzecie ramy, dawaj i już znowu w górę. I dawno powinny zdechnąć te firmy już. Ludzie na bruk, ale znaleźliby inną pracę, ale za to ci ludzie pokrywają ten koszt teraz ciężej pracują. E, nie mają znajomych na siłowni, bo każdy lubi tych koksiarzy, tak? A oni nie mają. Ćwiczą sami, często są wyśmiewani, bo ej, tylko masz 40 w łapie, a nie 80, oho, Ale idą, idą. Jednak za każdym razem historia w większym czy mniejszym cyklu weryfikuje to, że to ci ludzie mają rację i to ci ludzie ostatecznie wyjdą na górę, podczas gdy o tych zapomni świat i zaczną się zakałą. Cała historia to opowiada. Możecie gdziekolwiek książkę otworzycie, to będą idealne nawiązania do tej historii. No i mamy! No i mamy ostatni news. Mamy ostatni piękny news. Milion złotych zablokowane na kontach firm w 2020 roku. Już ten system działa. Halo, halo! Myślisz, że będziesz mógł sobie kupić domek? Czy coś tam przytrzymać? Coś wydałeś komuś źle? My już wiemy i ty już nawet nie kupisz niczego. Pamiętaj! zjawisko wyłudzeń w sektorze, w sektorze finansowym nadal występuje administracja rozpracowuje nadużycia i modyfikuje swoje modele działania pojawiają się zjawiska oszustw podatkowych w nowych obszarach można zauważyć wy, y, udział w wyłudzeniach biorą nie tylko podmioty krajowe ale również zagraniczne, dokonujące w Polsce sprzedaży ale nie odprowadzające należności publicznych w, w kraju no i tyle, no i tyle i dziennik podał, że 1000 kon zablokowanych na 72 godziny 96 milionów złotych. Nie podał już ten dziennik, że po tych 72 godzinach są przedłużone na kolejne. I ta firma nie ma tej floty, nawet jeżeli nic nie zrobiła. A wątpię, że akurat 1000 firm, czy tam 1000 nie, 169 firm, tak, zablokowano do. Ee, zaraz. E, jeżeli porównamy liczbę 190 firm, którym zablokowano rachunki na 3 dni, <grym> proszę bardzo, do. 26 tysięcy <laughs> zakwalifikowanych do grupy wysokiego ryzyka. Zobaczcie, 26 tysięcy film. To jak się mają czuć ci prowadzący i pracownicy? Jutro możesz być odcięcie. Nie wiadomo czemu, nie wiadomo gdzie. Ktoś może coś zrobić, tak? No także pamiętajcie, nie bez powodu mówiłem o właśnie tych tutaj e, platformach. E, kto wie, kiedy może być ich tutaj e, użycie? Przypominam szczerze że CRO teraz. Zaczyna być w cyklu e, tutaj do góry, więc warto się CRO zainteresować, e, gdyż może być całkiem nieźle. Można właśnie kupić na crypto.com i na Swissborg na 80 centach się opar. Pięknie. Bitpanda Pro w Polsce też w pracy, e, do pracy przyjmują. Jest to też Polska, jeszcze to jest polski oddział właśnie, więc Bitpanda jest jednym z liderów, jeśli chodzi o kupno właśnie krypto w Europie. Także to tyle w tych wiadomościach, na razie trzymajcie się i pamiętajcie, nie bierzcie koksu.